Wreszcie jest typowa górska, pstrągowa rzeka, która w ostatnich latach bardzo mocno się zmieniła. Ale o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. Mam nadzieję, że w asyście pięknych ryb. To rzeka, do której mam ogromny sentyment i która w ubiegłych latach potrafiła zaskoczyć mnie naprawdę pięknymi rybami. Rzeka ta jednak bardzo mocno zmieniła swój charakter, ale o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. Zanim zaczniemy wędkować, oczywiście trzeba uzupełnić tak zwaną papierologię. Szukamy rzeki i najlepiej upewnić się w przypadku krainy Pstrąga i Lipienia, że na pewno nie jest to odcinek no-kill, tym bardziej, że na tej rzece takie odcinki się znajdują. Ale miejsce, w którym jesteśmy obecnie, takim odcinkiem nie jest. Obowiązuje tu wymiar ochrony pstrąga potokowego do 30 cm, zakaz zabierania lipieni i rzecz jasna zakaz spinningowania od 1 września do 31 stycznia. Wszystko uzupełnione, wykreskowane, możemy wędkować. Bez względu na to, czy wędkuję na odcinkach no kill, od kilku sezonów stosuję już haki bezzadziorowe. Głównie ze względu na poszanowanie ryb, ale także na swoją wygodę, bo tego typu haki przy wyczepianiu ryb nie powodują większych problemów, a i z mojego doświadczenia wynika, że zdecydowanie łatwiej odstrzelić przynętę, która utknie w podwodnym zaczepie. Z doświadczenia zdobytego na tej rzece wiem, że po tym brzegu idzie się zdecydowanie łatwiej, a poza tym mamy dostęp do wielu więcej ciekawych miejsc. I tutaj pod moimi nogami, gdzie właśnie rzucam cień, tworzy się spokojna wlewka idąca aż pod tamten zatopiony konar. Ta woda nie może być jeszcze zbyt szybka, zbyt mocno natleniona, bo pstrągi czują jeszcze zimę i są po prostu bardziej leniwe. Problemem jest ten cień. Zobaczcie, jak on teraz odznacza się na wodzie. Mój i cień operatora jest doskonale widoczny i wystarczy, żeby stłoczyć pstrąga. Mnie interesuje jednak skraj tej wlewki, dlatego też muszę obejść całe to miejsce dookoła, podejść jak najciszej, schować się za drzewem i podać tam przynętę. Wiele osób dziwi się, że pstrągowanie to prawdziwy survival, ale tak jest. Na klęczkach, teraz byle tylko podać przynętę nieco powyżej tej rynny, dać jej się zasrać, by weszła ona ciut głębiej, no i tam na pewno mieszka jakiś pstrąg. I za moment moja teoria znalazła potwierdzenie w praktyce. Oczywiście podbierak został gdzie indziej, ale jakoś sobie tutaj poradzimy. Zobaczcie, jaki śliczny, pięknie ubarwiony, nieduży, w okolicach 25-20, może 7 cm. Śliczne rybki i za to kocham ten sport. Buziaczek i do wody. Wracaj, tu mamy. Biała Przemsza może nie jest najbardziej rybną rzeką, ale za to jest rzeką przepiękną, która zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat. Ma to oczywiście związek z wyschnięciem sztoły, która zasilała Białą Przemszę. Dlaczego ona w ogóle nazywała się biała?
bo woda też była biała. Tu widoczność na tej wodzie nigdy nie była zbyt dobra. Ta woda zawsze była taka trącona, kawa z mlekiem, ale po tym, gdy wyschła sztoła, ta blisko 64-kilometrowa rzeka naprawdę się zmieniła. Jest dużo bardziej płytka i przede wszystkim czystsza. Teraz bez problemów zobaczycie, jak wygląda struktura dna Białej Przemszy, co automatycznie przekłada się na to, że rzeka stała się bardziej pstrągową. Zobaczcie, jak ta rzeka przepięknie meandruje. Znajdują się tu liczne trasy spacerowe, alejki spacerowe, ścieżki edukacyjne, bo rzeka ta naprawdę jest czymś wspaniałym. Nie dość, że piękna, to występują tu liczne gatunki zwierząt, ryb, no i również ptactwa, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, a Dolina Białej Przemszy to miejsce, które można odwiedzać nie tylko z wędką, ale również z kajakiem, bo to rzeka, na której odbywają się spływy kajakowe. Mnie jednak interesują nie kajaki, ale piękne, wielkie pstrągi. I wiem, że one w tej rzece gdzieś się kryją. Pytanie tylko, czy przy tak dużym nasłonecznieniu i nagłej zmianie pogody te ryby będą chętne do współpracy? A po drugie, czy ja będę w stanie skutecznie je zaciąć? Niestety zaczep i urwany zestaw, ale zwycięskiego składu się nie zmienia. Zatem wjeżdża dżdżownica i wracamy do polowania na pstrągi. W rzece tej nie brakuje zwalonych drzew, licznych zakrętów, dołków, podmytych brzegów, a więc miejsc idealnych do ukrycia się pstrąga. Na ten moment mogłem liczyć jednak tylko na aktywność najmniejszych ryb. Postanowiłem więc łowić nieco selektywniej i postawić na ciut większe przynęty. Było fajne branie, pociągnął za koniuszek, więc na pewno się nie ukłuł. Taki około też 30 cm, bo widziałem go pod powierzchnią. Spróbuję jeszcze raz rzucić, jeżeli nie wyjdzie, nie powtórzy, zmienię przynętę. Jeżeli nic się nie wydarzy, to niestety pstrąg spłoszony. O tej porze roku, na początku sezonu przy tak zimnej wodzie, bardzo powolnie prowadzę swoją przynętę. Uważajcie, by rzeczywiście starać się nie rzucać cienia na wodę i by wasza przynęta spływała w jak najbardziej naturalny sposób, kusząc tym samym pstrągi do brania. Wspominałem już, że brania są dzisiaj bardzo delikatne, ale aż tak delikatnych brań to się nie spodziewałem. Guma ściągnięta, więc mam nadzieję, że się nie ukłuł, to był naprawdę fajny pstrąg. Tamtej rynnie, która idzie pod przeciwległym brzegiem, przytrzymałem. Wydawało mi się, że przynęta zatrzymała się, stanęła, bo zawija tam nurt. Tymczasem, kiedy lekko pociągnąłem, poczułem spory opór na wędce, lekkie poszarpanie i następnie luz, więc mam nadzieję, że on się po prostu nie ukłuł i będzie chciał powtórzyć. Kolejny rynny, kolejne brania i kolejne, niestety, niewcięte ryby. O dziwo, mimo dość dużego nasłonecznienia wody, te pstrągi naprawdę wykazywały aktywność i były na żerowaniu. Ale ja, na początku sezonu, zaspany, nieprzygotowany albo po prostu niewystarczająco czujny, nie mogłem skutecznie tych ryb zaciąć. Wiele mówi się o rybostanie naszych rzek, o kwestii zarybień, o kwestii kłusownictwa, ale niewiele mówi się i często zapomina o naszych naturalnych konkurentach, a mianowicie kormoranach. Tutaj na szczęście na tej rzece nie ma wielkiego problemu z kormoranami, ale za to są inni mali mieszkańcy. Zobaczcie, jak pięknie odbite, wyeksponowane łapki. I nie są to łapki bobra, a są to łapki wydry. Wydry, która żywi się rybami pływającymi właśnie w tej rzece.
Więc to miejsce sobie odpuszczę, bo myślę, że jest szerokim łukiem omijane przez ryby właśnie. Nie ryby w tym przypadku były jednak najważniejsze. Cieszyłem się piękną, słoneczną pogodą i otaczającą mnie przyrodą, bo to najlepszy sposób na to, żeby oczyścić swoją głowę z myśli i po prostu wypocząć. Tym razem postawiłem jedynie na przynęty gumowe. Do wody nie wędrowały ani woblery, ani wahadłówki, ani też obrotówki. Na początku sezonu miałem nadzieję, że to właśnie przynęty gumowe okażą się najskuteczniejsze i rzeczywiście na brak brani nie mogłem narzekać. Gorzej było jedynie z moją skutecznością, ale o to akurat pretensje mogę mieć tylko do siebie. Stosowałem zarówno larwy, jak i mniejsze czy większe imitacje dżdżownic i właściwie na każdy typ tych przynęt miałem brania. Niestety nie powtórzył brania, więc zmieniam przynętę. Spróbujemy czegoś w bardziej naturalnych kolorach. Niewielki robaczek. Zobaczymy, czy się skusi. Ale branie było fajne. Większość brań była jednak na zasadzie odgonić jedynie intruza z mojego terytorium, bo kończyły się one na pociągnięciu za koniec przynęty, do haka trochę jeszcze brakowało. Brakowało więc i ryb w moim podbieraku. Mamy rybkę, kolejną, nie jest największa, ale najważniejsze, że jest. I jest kolejny. Nieduży, ale i takie rybki na początku sezonu bardzo cieszą. Zobaczcie, jak pięknie wybarwione są te ryby. I choć nie należy do rekordowych okazów, to mnie osobiście bardzo cieszy, bo to pstrąg z dzikiej rzeki, a te mają o wiele większą wartość. I wraca do swojego domu. Na początku sezonu nie warto narzekać, bo co wyjazd są jakieś ryby. Także dzisiaj ręka rybą śmierdzi, jak mawia stare wędkarskie porzekadło, ale te największe okazy albo się spinały, albo się nie zacinały, albo po prostu omijają mnie szerokim łukiem. Wydaje mi się, że na tej rzece słońce nie służy aktywności ryb. Ta woda jest mocno prześwietlona, więc będę wracał tutaj, kiedy pojawi się na niebie nieco więcej chmur. Ale mimo tego rzeka piękna, czas spędzony fantastycznie na łonie natury, a teraz zapraszam na spotkanie z Justynem Kołkiem. No witaj, Justynie. No cześć, cześć. Czekam na ciebie i czekam, ponieważ dzisiaj zorganizowałem nam spotkanie z Olą, żeby porozmawiać o leczniczych grzybach, a ty się przygotowałeś do zajęć. Tak, przywiozłem go z Międzybrodzia, niedaleko domku mojego właśnie leżała taka kłoda zwalona, ona już jest zbutwiała i to jest ten właśnie grzyb, którego dziś Ola nam opowie o jego właściwościach leczniczych. I moment, bo od razu powiedzmy, że to nie ten grzyb, ale ten, choć tak z pozoru nie wygląda, zatem idziemy. Witaj, Olenko.
Witam serdecznie. Miło Cię znów widzieć. Jak widzisz, tutaj mamy położonego grzyba, ciekawego, jest to grzyb, który na pewno grzybiarzom się nie kojarzy, że to są grzyby. Natomiast jest to grzyb o właściwościach leczniczych. Z tego to wiem, on jest na tak zwanej ochronie częściowej. Żeby go zerwać czy wykorzystać, trzeba mieć specjalne zezwolenie i tylko i wyłącznie do celów medycznych, leczniczych. Jest to grzyb leczniczy, wiem, że nazywa się błyskoporek podkorowy, ale może Ty byś mi o tym opowiedziała, bo ja nie wiem, co tu z niego można wykorzystać do leczenia. Błyskoporek podkorowy, guz dla brzozy, zdrowie dla człowieka. Jest to pasożyt, który rośnie na pęknięciach lub uszkodzonych pniach drzew. Głównym żywicielem jest brzoza. Posiada liczne właściwości lecznicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, antynowotworowe. W Syberii stosowany był do leczenia chorób serca, żołądka, jelit. Ma bardzo dobre właściwości, wzmacnia również odporność. Niedawno rozmawiałem z profesorem Andrzejem Grzywaczem z Warszawy i on mi mówił, że kiedyś pomógł pewnemu człowiekowi, który był chory na nowotwór płuc. I faktycznie mu go właśnie podano. Oczywiście wiadomo, jak to trzeba przyrządzić, bo ja nie wiem, ale odpowiednio przyrządzić i ten pan się wyleczył z tego nowotworu. Ciekawostką jeszcze jest taki, że podobne są tak zwane narośl. Identycznie wygląda, tylko na co trzeba zwracać uwagę? Jeżeli to jest narośl, to tutaj z tych komor czasami wyrastają cienkie gałązeczki z listeczkami i go jest bardzo ciężko oderwać od tego pnia. Po prostu trzeba albo mieć piłę motorową, albo siekierą odciąć. Natomiast tutaj jakbym pociągnął, to on bardzo delikatnie odchodzi i jest miękki właśnie od kory drzewa, tutaj w przypadku tego brzozy. Zgadza się, ja również wyizolowałam grzybnię z takiego owocnika. Tu jest grzybnia na płytce inoculum oraz grzybnia na trocinach. Ma taki specyficzny żółtawy kolor. Olu, a tutaj są jeszcze jakieś dodatkowe produkty z tego grzyba. Może byś mi opowiedziała o nich? Ten grzyb jest głównie znany z nazwy czaga. Tutaj jest w formie sproszkowanej. Oraz tutaj są czaga w kroplach, które się stosuje 2 razy dziennie, rano i wieczorem po 10 kropli. Możemy stosować to profilaktycznie, wzmacniając odporność. Olu, a czy to jest żagwica listkowata, ta, która występuje bardzo rzadko u nas w kraju? Tak, to jest żagwica listkowata, znana pod nazwą majtake. Jest to bardzo, bardzo dobry, smaczny grzyb, świetnie pachnie oraz jest bardzo trudny w uprawie. Olu, jesteśmy w takiej ciekawej hali, gdzie widzę tutaj za nami z tyłu są różne woreczki. Czy to są grzybnie? To są grzybnie na różnych nośnikach, różnych gatunków. Tutaj na przykład jest grzybnia żagwicy listkowatej majtake. Tutaj przerasta grzybnia na kołeczkach. Tutaj jest żylica olbrzymia, boczniak ostrygowaty, szytake, boczniak różowy, także przeróżne gatunki. Dziękuję Ci, Olu, za dzisiejszy wykład, bardzo fajny. Natomiast zapraszam Cię też do następnego odcinka, gdzie omówimy pewne grzyby, które są dopuszczone w Polsce do handlu i przetwórstwa. To jest nowa lista, która powstała. Dziękuję.